Hej, hey, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture z Coming, pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj wam chcę tutaj odpowiedzieć do jednego komentarza jednej pani, ja nie robię tego za każdym razem, robię to pierwszy raz dopiero, ponieważ muszę się do tego odnieść po prostu, no muszę się do tego odnieść i powiem Wam tak, jedna z pań napisała tutaj do mnie, że pod ostatnim filmikiem, oczywiście komentarz jest usunięty, osoba już nie doda żadnego komentarza, ponieważ no już nie będzie takiej miała opcji i tu nie mam żadnej pretensji, nie mam żadnej pretensji, tylko chcę coś wytłumaczyć, i na tego nie chcę tu wchodzić jakby w polemikę bez sensu rozmowy, że co to jest pokora. Pokora jest wtedy, kiedy jesteś w stanie poprosić kogoś o pomoc. Poprosiłam w tym filmiku nie o to, by ktoś mi zesłał więcej pieniędzy na moje konto. Niech w ogóle nie, o to nie poprosiłam w ogóle wcześniej w innych filmach powiedziałam, że Pan Bóg błogosławi i to jest też fajne, że ta osoba po prostu ogólnie jakby tak samo wysłuchacie mnie bardzo uważnie, więc to jest bardzo, to jest jeden plus. Druga sprawa, powiedziałam, że Bóg błogosławi, że Bóg się o, nie, o mnie zatroszczy i tak robi, ale powiem Wam taki teraz jeden przykład. Pewien Żyd ymm, musiał iść do fryzjera, poszedł do Żyda yy, i ten Żyd go obciął i on dał mu pieniądze. I ktoś się pyta, a dlaczego tu nie pójdziesz do tego fryzjera? Ten przecież jest lepszy, bo on woli iść do swojego yy, fryzjera, w sensie od, od swojej narodowości, by pomóc temu Żydowi, Żyd Żydowi, po, by właśnie, jakby, żeby Żyd pomógł Żydowi, ponieważ wtedy te pieniądze zostaną w kraju i oni będą bogaci. Czyli nawet nie dość, że poszedł w ogóle zapłacić temu Żydowi, któremu właśnie. Yy, u, u, u którego był, tylko poszedł po prostu mu pomóc, bo jeden drugiemu powinien pomagać sobie, jak to powinno być w ogóle w standardzie. Ale przeważnie jest tak, chrześcijanin chrześcijaninowi nie pomoże. Dlaczego? Nie wiem. Bo nie chce, by on miał więcej. Słuchajcie, więcej w naszych gronach chrześcijańskich jest więcej zazdrości, złości, agresji, wszystkiego wszystkiego niż w świecie. Czasami ja zauważyłam. Dlatego jeżeli chcecie pomóc komuś, nie dlatego, że musicie, tylko, że chcecie sami pomóc. Ja dziękuję osobom, które napisało do mnie pod ostatnim filmikiem z pytaniem, gdzie na przykład, załóżmy, <laughs> gdzie co robię właśnie, żeby wysłać swoje zdjęcia, jaka to była strona. Nie po to proszę, aby po prostu ludzie pomagali mi tutaj, w sensie, żebym ja miała furę pieniędzy, tylko po to, że ten, kto ma swoją działalność, zrozumie, o czym mówię. Jeżeli chodzi tutaj o brak pieniędzy, jakiś tam brak pieniędzy, gdzie nie, nie, uważam, że Pan Bóg naprawdę się nie spóźnia, bo to, co się stało wczoraj tutaj, pokazuje mi, że miałam to nagrać właśnie po to, by wychodziło z nas te złe rzeczy, które właśnie są pokazywane. I ja się cieszę z tego bardzo, że to zrobiłam, bo Bóg pokazuje mi właśnie kolejny raz, że czy mam pokorę, czy pokory nie mam, czy potrafię prosić o pomoc, czy nie? Słuchajcie, znam takie osoby, które takie będą po prostu w ogóle bez pokory, że o pomoc się nie poproszą. One wolą po prostu nie mieć nic do jedzenia, ani poproszą cię po prostu o pomoc. I tu mówię o osobach, które są już jakby powiedzmy świeckie, bo tu nie o chrześcijanie, to tak wiadomo też inaczej, bo Bóg się nigdy nie spóźnia. Ale czy to jest coś złego, poprosić kogoś o pomoc, żeby ktoś coś kupił nawet jako, za przeproszeniem, zwykłą czapeczkę, opaskę? Ja nie proszę o dużo, nie prosiłam o dużo. I właśnie, i to jest to, gdzie jest Twoja empatia, moja droga kobieto, super, ekstra, siostro, koleżanko? Żeby pomóc innym. I to jest właśnie teraz wytyku, wy, wytyku, wytyki, wytykiwanie ludziom, co powiedziałam wtedy, a co mówię teraz. Nie powiedziałam, czy, 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 czy jak ktoś kogoś prosi o pomoc, w się sensie takim powiedział nigdy, że, że po prostu, że. Nie, nie, czy ja powiedziałam, że kogoś nie poproszę nigdy o pomoc? Nie powiedziałam tego w ogóle. Posłuchajcie ten film, co mówiłam o tym, że, że, że Boga, czy Boga, czy Boga, czy ludzi można prosić o pomoc. Oczywiście, że tak. Bo przecież Bóg daje też różne sytuacje po to, byśmy my ukorzyli się właśnie, że nie pomożesz sobie sama. Dlaczego jest Kościół? Dlaczego nie masz iść sama tylko z Kościołem? Dlatego, że właśnie jeden drugiego podnosi. Biblia o tym mówi, że jeden drugiego podnosi. Tutaj jest taki mój kolega, który po prostu słuchajcie, taki miałam teraz trudny czas też ogólnie. Jakby to Bóg też tak czasami też powoduje, żebyśmy my myli w tych takich czasach właśnie, takich złych, takich chwilach, byśmy właśnie mogli się ukorzyć. Oczywiście pokora jest być pokornym do Niego. Ale to nic uważam złego, jest poprosić o pomoc. To właśnie, oznacza, właśnie dobry twój znak, że ty jesteś pokorny, że ty w jakiś sposób widzisz, że nie, nie dasz sobie rady sam. Przecież zawsze tak jest, że jakaś praca jest, powiedzmy, czy coś, to po prostu słuchajcie, no, jeden drugiego prosi o pomoc, dlatego że ja tego nie robię, ja tego uwierzcie, nie robię w ogóle praktycznie wcale. Jest dla mnie taka, taka, taka właśnie jakby pomoc. Yy, nie Was o pomoc, nawet udostępnienie tylko. Czy ja od Was o, 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 żadnych pieniędzy nie żądałam przecież, słuchajcie. Tylko udostępnienie. Tak samo jak mojego kanału, tego drugiego, też udostępnienie, bo na tamtym zarabiam pieniążki jakieś tam, powiedzmy. Yy, więc, słuchajcie, udostępnienie po prostu tego, żeby nawet reklama przyleciała. Nie tutaj, bo tutaj nie mam włączonych reklam, żeby na zarabianie na, na, na bożych sprawach. Tutaj nie mam włączonych. To jest włączone, bo oni tak sobie to włączyli. Kiedyś miałam włączone na inne bo to kiedyś kanał był inny kanał niż teraz jest. Ale tam te wszystkie filmiki są usunięte po prostu, bo ten kanał powiedziałam, że chcę robić na Boże sprawy. I żeby chociaż tylko udostępnić, polajkować, obserwować, yy, czy ja proszę o dużo, czy to jest tak ciężko? Ale nie, właśnie chrześcijanie drugiemu nie pomogą, bo oni, słuchajcie, znam takie sytuacje, że ludzie jak Ty, masz że jak Ci się powodzi, Bóg Ci daje dużo, bo po prostu bo wie, że może Ci dać, bo przez tyle lat byłaś w nędzy, powiedzmy, tak? Przez tyle lat, co mówiłam o tym świadectwie, ale tego już nikt nie pamięta że nie miałam pieniędzy, że musiałam powiedzmy, że od ostatniego do ostatniego było jakiś tam problem i w ogóle wiadomo, przez, nie przeze mnie, tylko przez po prostu to, że zaufałam komuś, ale tego już nie pamięta. I dlatego są sytuacje te, które Bóg pokazuje mi i wiele razy powiem Wam szczerze, że czasami jak patrzę, to jednak było lepiej mi, jak byłam, jak nie miałam tych pieniędzy za dużo. Bo teraz też nie mam tych pieniędzy za dużo, ale mam te, które jakby wystarczyło. I to właśnie to, że po prostu powiem Wam, Pan Bóg naprawdę się troszczy i troszczy się. I czy Ty pomożesz, czy nie, Bóg i tak się zatroszczy. Ale to wtedy pokazuje, czy Ty naprawdę chcesz pomóc, czy nie chcesz pomóc. Więc do osób, które komentują jakoś tam bez sensu w ogóle, zastanówcie się i pomyślcie sobie, czy ten komentarz ma zbudować, czy ma Ciebie zgnębić. Dziękuję tym, którzy tu właśnie piszą dobre, że tak powiem, komentarze. Nie mówię, że złe komentarze są też złe, ale takie komentarze typu, a jesteś taka i taka, a jesteś taka i taka, to nie są w ogóle budujące komentarze. Ja tam w ogóle mówię, Wam, się to nie przyjmuje, naprawdę się nie przyjmuje, ale ten komentarz musiałam zareagować, by pokazać też, że właśnie to, co miałam wczoraj nagrać, nawet tego nie myślałam, by to nagrać, o proszeniu o pomoc, że potrzebuję tylko na tą chwilę po prostu. Żeby zrobić jakąś zwykłą czapeczkę, opaskę, no widzicie, kardigantysy, ja sobie naprawdę szyję wszystko sama, nie proszę tutaj, więc Pan Bóg dał te talenty, byśmy mogli pomagać sobie i nie wiecie nawet, ile ja pomagam ludziom, bo to nie będę mówiła. Że właśnie dzięki temu, że szyję, mogę pomagać innym, żeby ci inni mogli mieć też, nawet jak tutaj przyjechali z Ukrainy czy cokolwiek innego, to samo właśnie by mogli po prostu mieć, w co się ubrać. Więc Pan Bóg na te czasy przygotowywał mnie potem, mogę po tym w jakiś sposób innym usłużyć. A tego już nikt nie powie. Nie, tego, już tego tego nikt nie widzi i nie musi tego widzieć. Ale nie <laughs> jest to fajne, prosić o pomóc. Ale nam to wtedy pokazuje to, żebyśmy byli pokorniejsi, że tak, nie dasz sama sobie rady sama. I wtedy Pan Bóg testuje, czy ty jesteś w stanie poprosić kogoś o pomoc? Czy ty jesteś taka on, 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 i, że ty po prostu wszystko masz. A druga sprawa. Mówiłam wam jeden razy, czasami, czasami to jest doszczę pozytywnie tym osobom, które mają swoją pracę. Jeżeli masz swoją pracę 2-4 na 8 godzin, dziennie, 8 godzin dziennie tam, gdzieś tam pracujesz, no to dziękować Panu Bogu, że masz tą pracę, że nie musisz martwić się o podatki, o ZUSy, różnego innego rodzaju gady, czy masz, czy nie masz, czy będziesz miała, czy nie będziesz miała. Ja to przechodzę, ale dziękuję Bogu za to, że to przechodzę, bo to moją wiarę buduje i moja wiara wzrasta. I to właśnie, jeżeli Ty masz, jeżeli ja Wam powiedziałam, to, ja mam ja, ja takie coś, jeżeli Twoja wiara jest tylko wtedy, kiedy masz, i nieprzetestowana ta wiara jest wtedy, yy, kiedy nic nie masz, to znaczy, że patycznie Twoja wiara jest tylko oparta na takim. Bo tak sobie tylko wierzysz i mówisz. Ale wiara się wtedy uaktywnia, gdy masz próby, które pan po prostu będzie Cię tu właśnie wykorzystywał w ten sposób, że będzie wtedy się tu jakby testował, czy wiara tylko polega, kiedy masz, tak jak Hioba, czy nawet wtedy, kiedy nie masz. I powiem wam, i potem wiele razy, jak wiele razy płakałam i bogódniekowałam, że nawet kiedy ja. Właśnie z tej, z tej braku cierpliwości już nie wiedziałam, co mam robić i mówię po swojemu, po ludzku, właśnie idę robić to i To Przecież ja nie myślałam o tym, że Was będę o to prosiła, bo nawet tego zamiaru nie miałam, bo taką mam wiarę, że czekam po prostu cierpliwie, co mnie uczyć cierpliwie. Ale Pan Bóg czasami mówi, teraz poproszę pomoc, bo teraz potrzebna ta pomoc i teraz choćby jakby nie wiadomo, jak Bóg mógł zaingerować, za, za mógłby zrobić naprawdę, mógłby zrobić wszystko ale w tym momencie teraz jest pomoc, byśmy jeden drugiego wspierać, tak jak właśnie w modlitwie. Czy tylko mamy wspierać się w modlitwie, by tylko razem łączyć się w modlitwie, by, by razem tu się wspierać rozmawiając? Nie by razem pomagając też jednemu drugiemu. A jak robili apostołowie? Jeżeli oni nie mieli, ktoś nie miał, to oni sprzedawali wszystko, co mieli i podawali innym, by inni mieli. By razem mieli co jeść, by, by razem budowali się to i tamto. Więc to nie jest po to, by po prostu by ja bym się zbogaciła, bo to nie chodzi w ogóle, a to. to jest wtedy już Ewangelia sukcesu. Ale to jest tylko po to, by przetrwać tą chwilę. I czy z Wami, czy bez Was, Bóg i tak mi pomoże. Bóg pomaga. I już to, co się wydarzyło wczoraj, to naprawdę pomaga. Także dziękuję tym, którzy zainteresowali się i mieli tą, tą kwestię, taką chociaż kawałek, żeby do mnie napisać, żeby poprosić o e-mail. Napisałam, słuchajcie w tym filmiku, ostatnim e-mail, moją stronę na Facebooku, gdzie szyję ubrania, żeby tylko przetrwać ten czas, który jest jaki dla każdego najtrudniejszy, ja rozumiem, wiem, ale każdy w swoim momencie ma inne trudności. Ja się nie dziwię, że, że załóżmy ci bardzo bogaci, czasami popełniają samobójstwa. Wiecie dlaczego? Bo oni mają o wiele większe wydatki niż ci, którzy nie mają nic. Dlatego, że oni muszą do banku oddać to, 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 to. A ty, który nie masz, masz mało pieniążków. Dziękować Bogu, że to też czasami trzeba. Bo to mówię, nas uczy też testu wiary. Czy zaufasz Jemu, czy nie zaufasz Panu Bogu, czy nie. Czy ktoś pomoże Ci, czy nie. Czy patrzysz tak samo na ludzi. Wiele razy chrześcijanie w ogóle nie pomogą w ogóle nic. A Bóg wyśle obcego i pomoże. Czy to jest chrześcijaństwo? Sorry, to nie jest chrześcijaństwo. Dlatego ja jestem taka empatyczna, że jak widzę, jak ktoś po prostu ma problemy, od razu reaguję. I uwierzcie mi, ja mogłabym wszystkim pomóc, ale nie jestem w stanie, bo to jest dla za dużo. Na się pomaga jakieś tam, wiecie, takie, takie różne inne, to takie chore dzieci, nie tylko. <laughs> Czasami nie widzimy tych, którzy tu właśnie nam pomagają, którzy potrzebują pomocy, pomagamy innym, a tym, którzy tu są obok, nie, nie widzimy, że potrzebują pomocy. Nasza mama, tata, siostra, brat, ktokolwiek inny. A, a, a idziemy gdzieś dalej. Więc skupmy się też na tym, i żeby, że pomoc też potrzebna jest naszym bliskim. Duchowa, fizyczna. Co z tego, że powiesz komuś, jest taki film pokazany, no, będę się Ciebie modlić, człowiek biedny, nawet, nawet chrześcijanin może być bezdomnym, bo no, starzyło się tak, że no, no, był chrześcijaninem, Bóg dał właśnie taki test wiary, naprawdę taki test wiary dał, że po prostu, tak jak Hioba przecież, Hiob wszystko stracił, no i był też, można powiedzieć, bezdomny, chory. No i co mógł zrobić? go do pracy przyjmie. I, I on tak chodzi, śpi na przykład teraz w samochodzie i tylko prosi o pieniądze tylko na, na, na chleb, tylko albo żeby nawet ktoś kupił kupi, kupi chleb, bo potrzebuje tylko chleba, ja nie chcę więcej pieniędzy. To już oznaka naprawdę, że on naprawdę potrzebuje jeść, a nie jakieś na chlanie czy na, na jakieś tam inne rzeczy. I powiem Wam, że, że e, i taki właśnie filmik właśnie, właśnie był pokazany, że facet jest bezdomny, potrzebuje pieniędzy. A, pomodę się o Ciebie, tak, pomodę się, panie Jezu, daj mu to, i to, i tamto. Jak ma dać? No, to przecież Ciebie tam postawił, byś ty mu to podał, po pożyczył, pomógł mu, pożyczył, dał mu, dał mu, pomógł mu, zabał go do domu. Zresztą w takich przypadku słychać mnóstwo. Ktoś jął do domu, kogoś wykąpał, go, dał mu jedzenie, dał mu to. Są różne przypadki. Są różne przypadki. pokazać na przykład, do czego jest najbardziej przywiązany. Ja nie jestem do tych rzeczy tu przywiązana, ale to jestem kobietą i też chcę dbać o to, by nie tylko mój mąż dbał o cały dom, ale tak samo i ja, jako, jako, jako żona, żeby dbać o cały dom i finansowo też i tak samo i tak, w taki sposób, jak najbardziej umiem, bo yy, no, mamy czas, jakie mamy czasy. No, wiecie, o co chodzi. Teraz nie ma tak, że kobieta teraz tylko sobie siedzi w domu i, i tyle, także... Yy, powiem Wam, że yy, jeżeli ktoś mówi, że się od ciebie to i to i tam, to i, i w ogóle wszystko iść w Jezusie, się w pokoju, a nie pomoże, to, to tak jakby w ogóle to nic nie daje. To jest wtedy właśnie test wiary dla Ciebie i dla mnie. Także do wszystkich, którzy pomagają, dziękuję Wam bardzo. Nie było tego dużo, nie było też tak mało, dwie osoby napisały to tam trzy, więc to jest dla mnie jest i tak bardzo dużo. Kto, ktoś kupi, czy to się kupi? Nie wiem, ja tylko po prostu tak powiedziałam i to właśnie pokazuje, że miałam to zrobić, widzicie. Miałam to zrobić i nawet nie, nawet nie pytając Pana Boga, dlaczego, po prostu pokazał dlaczego teraz. Także serdecznie Was błogosławię. Będziemy się w kolejnym filmiku. Kto chce wejść, w przy poprzednim filmiku jest link do tego. Słuchajcie, abyście mogli wejść na moją stronę, bądź tam się do mnie na, na maila, gdyby ktoś coś chciał, bo Bóg yy, i tak daje mi zamówienia. I tak daje mi zamówienia. Na tyle, ile wie, co potrzebuje. Ale ja jestem takim czasem człowiekiem cierpliwym, że po prostu naprawdę. Dlatego um, to tak samo jest dla mnie test wiary. Czy ufam mu bezgranicznie, że on będzie ja wiem, że on mnie nie zostawi i zawsze mi da. Na chleb, na wszystko, zawsze mi da. widzi, widzi co mam do zapłaty, widzi wszystko. Także Was serdecznie błogosławię. Dziękuję, Panie Boże, za każdą osobę, która teraz mnie ogląda, która ma serce twarde, ale nawet tak samo, y, która ma serce twarde, która, żeby właśnie, Panie, żebyś Ty zmiękczył to, żebym to powiedziała nie po to, by tą osobę zgnębić, ale by ta osoba zobaczyła, w jakim jest miejscu. Może ma inne na ten temat zdanie, ale Boże, dziękuję Ci, że pokazujesz mi to w ten sposób. Że mamy sobie nawzajem pomagać, a nie tylko mówić, że pomagamy, a nic z tym nie robimy. Chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, gdy się nie tylko mówimy, ale też robimy. Także dziękuję Wam jeszcze raz i nagrywam zaraz dla Was kolejny, słuchacie film, co obiecałam właśnie wczoraj. Także do usłyszenia. <grym>